W tym filmie zaprezentuję krok po kroku, jak wymienić drożek kierowniczy w E60, bardzo podobnie jest w innych modelach BMW. Powiem, jakich błędów uniknąć, co można popsuć, jakich kluczy używać, jakie są momenty do kręcania. Pokażę, jak sprawdzić luz na drążku kierowniczym i jak stuka listwa na maglownicy. Jak odróżnić luz na drążku od luzu na końcówce? Jak jest luz na końcówce, to tak trzymając tutaj ręką końcówkę, druga osoba rusza kierownicą. Będzie czuć po prostu luz tutaj. Tu będzie czuć luz na tej końcówce. Tak samo analogicznie luz na krzyżaku. Tutaj jest krzyżak. Jedna osoba rusza kierownicą, druga osoba tutaj ręką trzyma ten krzyżak i będzie czuć po prostu tutaj luz. Da się dostać tego krzyżaka tutaj bez demontowania czegokolwiek. Czuć tutaj na przykład. Wracając do tematu, teraz będzie pokazane, jak wymienić drążek kierowniczy w E60. Osłona silnika, jedna śrubka, druga śrubka tutaj, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. 8 śrubek, a to po prostu tutaj zachodzi pod zderzak. Osłonę silnika można sobie zdemontować, podnosząc lekko auto na lewarku. Następnie podłożyć kobyłkę tutaj pod sanki i teraz można odkręcić koło. Trzeba auto opuścić tak, żeby cały ciężar spoczywał na kobyłce. Żeby dostać się tutaj do tego drążku kierowniczego, tu jeszcze widać przeszkadza ta osłona skrzyni biegów. Wystarczy odkręcić jej przednią część, nie trzeba jej całej odkręcać. Tu jest jedna śrubka i tu jest druga śrubka symetrycznie w tym samym miejscu. Widać osłonę drążka teraz. To jest osłona drążka kierowniczego tutaj. Po odkręceniu czterech śrubek osłony skrzyni biegów, on już na tyle się ugina, że to jest dojście. Jak ktoś chce, może całą sobie odkręcić. Żeby tu mieć dobre dojście do tej nakrętki, końcówki drążka, trzeba sobie skręcić kołami w tą stronę, w którą się odkręca, czyli w lewą stronę. Teraz jest tu dobre dojście do tej nakrętki oraz jest tu lepsze dojście do całego drążka, do osłony tutaj. Żeby ściągnąć tą osłonę drążka, to są trzy śrubki. Tu jest jedna 8 mm, tu jest druga 8 mm i tu jest trzecia na śrubokręt krzyżak. I wtedy ta osłona sobie schodzi dołem. Teraz trzeba ściągnąć tą osłonę drążka, są dwie obejmy, tu może być nakrętka 7 mm, 6 mm albo jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Te obejmy trzeba porządnie zluzować, żeby nie było problemu ściągnąć tą harmonijkę, tą osłonę. Jeżeli ta harmonijka gdzieś uszkodzona, gdzieś ma dziurę, to trzeba wymienić, bo wtedy będzie dostawał się brud do środka i będzie uszkadzał drążek kierowniczy i maglownicę. Ta osłona jest bardzo ważna, żeby nie było tu żadnych uszkodzeń, żadnej dziury. Może uszkodzić maglownicę, maglownica jest drogi element. Mając to poluzowane, trzeba po prostu ciągnąć sobie, żeby to zeszło tutaj z maglownicy i tutaj sobie przesunąć, żeby był dostęp do... I tu jest nakrętka drążka, tu jest drążek kierowniczy, tu się zaczyna drążek. A tu już jest listwa maglownicy. Zawsze jest to brud, można to sobie wyczyścić czymś, przesmarować czymś świeżym. Tu nie może być żadnego wycieku, żaden olej tu nie może, tutaj nic nie może kapać. Jeżeli tu będzie coś kapać, to świadczy o uszkodzonych uszczelniaczach na maglownicy. Jeżeli będzie luz na drążku, to będzie właśnie luz tutaj w tym miejscu, na tym przegubie kulowym. Czyli trzeba ruszać kołem i tutaj patrzeć wizualnie, czy właśnie nie ma luzu. Widać, że
Tutaj się rusza, przesuwa się ten czubek kulowy na tym drążku w taki sposób równolegle do tutaj tego drążka. A widać, że jest luz nagle. Ewidentnie. On tutaj stuka, mocno stuka. Czuć na dołach, że stuka. Także tak można sprawdzić luz na drążku. Teoretycznie można wymienić sam drążek. Ale kwestia jest taka, że to jest bardzo ciężko odkręcić tą końcówkę. Tu zawsze jest to tak zapieczone masakrycznie, że trzeba to podgrzewać mocno, najlepiej dać na imadło, ściągnąć tutaj końcówkę od zwrotnicy, odkręcić. Także ja ogólnie mam kupiony końcówkę razem z drążkiem, bo nie byłem w stanie tego odkręcić i wymieniam końcówkę razem z drążkiem kierowniczym. A jak ktoś chce, może próbować, może komuś się uda tutaj podgrzewać i odkręcić sobie to. Żeby to odkręcić samą końcówkę drążka, to tutaj są miejsca na dwa płaskie klucze, albo 24 mm, albo 22 mm, zależnie od tego, jak kto jest producentem. Mając poluzowaną tą nakrętkę tutaj jest kolejne miejsce na kolejny płaski klucz, tutaj 16 albo 15 mm, żeby sobie skontrować, i następnie można sobie tutaj złapać i odkręcać samą końcówkę drążka od drążka. Tego nie będę robił, bo mnie to się nie udało, to jest zbyt mocno dokręcone. Wymieniam całą końcówkę razem z drążkiem. Żeby pozbyć się tej osłony starej, użyć z powrotem starą, no też trzeba będzie odkręcić tutaj, bo ona nie przejdzie tędy, bo tu jest taka duża nakrętka, tędy nie przejdzie osłona. Aby to nie można uciąć tutaj kątówką, żeby szlifierką kątową, żeby samą starą osłonę użyć z powrotem. Strona kierowcy, pokażę na tej nowej. Żeby tą nakrętkę wykręcić, to się ukręci w tą stronę. W tą stronę się kręci tą nakrętkę, a końcówkę drążka w drugą stronę. Czyli końcówkę drążka wykręca się w tą stronę. To jest wykręcanie końcówki drążka, a to jest odkręcanie tej nakrętki. Ta strona się wykręca. Strona kierowcy. Żeby odkręcić tę nakrętkę końcówki drążka od zwrotnicy, trzeba bardzo dobrze sobie wyczyścić gwint, bo tu będzie problem to odkręcić. On tu będzie, ta nakrętka będzie się blokowała na tym brudnym gwincie. Dlatego to jest kluczowe. Tu jeszcze dodatkowa jest taka kontra z góry. Można sobie skontrować tutaj torksem albo imbusem. Do skontrowania tej nakrętki jest Torx T40. A tu idzie klucz płaski 22 mm. Gdyby komuś kręcił ten gwint tutaj, ta kontra by się obrobiła, to jeszcze można taki trik zastosować. Wtedy podłożyć sobie lewarek i w tym miejscu podłożyć i po prostu tutaj to zblokować. Tutaj tak to zblokować, podnieść do góry i wtedy będzie można odkręcić. Ten gwint nie będzie się kręcił. Jeżeli gwint jest dobrze wyczyszczony, to nakrętka schodzi przy pomocy kontry Torx T40. Teraz, zanim to się ściągnie, trzeba odkręcić drążek kierowniczy. I tutaj jest taki duży klucz płaski 38 mm. Szeroki 38 mm. Nie miałem takiego klucza, po prostu sobie obciąłem tego frontuza. Tutaj szlifierkę kątową powiększyłem go z 32 na 38. Jeszcze trzeba odkręcić dwie kolejne śruby, bo takie odchylenie będzie niewystarczające. Oczywiście no da się wykręcić drążek bez odkręcenia tej końcówki tutaj. Da się to zrobić, bo on po prostu się kręci tutaj. Tu się poluzuje tą śrubę, tą nakrętkę, tu się poluzuje, to on będzie się po prostu kręcił. I wtedy da się to zdjąć. Zanim się odkręci drążek,
to trzeba sobie ściągnąć końcówkę. Tutaj nie wolno uderzać młotkiem. Tutaj widać, poprzednik ktoś tutaj uderzał młotkiem i to się zniekształciło. Tutaj jest zwrotnica aluminiowa. Takie uderzenia spowodują jej uszkodzenie gniazda. Także tu tylko ściągać, albo można próbować sobie łomem w taki sposób tutaj pod zwrotnicę i tą końcówkę ściągnąć w dół. Jak widać, zeszła. Ona tu delikatnie siedziała. Także końcówka zeszła. Że wystarczy to podwalić sobie tutaj i będzie dobrze. I teraz, żeby sprawdzić jeszcze raz luz sobie, to ciągnąc tak do przodu, do tyłu, słychać jak stuka drążek. I też będzie widać luz na tym drążku. Teraz będzie widać luz na tym drążku, będzie łatwiej to jeszcze sprawdzić. Widać, jak to porusza. To jest luz i to stuka. Tutaj to gniazdo końcówki drążka też trzeba wyczyścić od dołu. Tu niektórzy mogą się pokusić o zastosowanie takiej żaby albo jakiegoś Francuza, ale tego nie można stosować, bo on powoduje taki klucz zaciskanie tutaj te nakrętki, ona się zaciśnie i będzie uszkadzać tutaj ten wewnętrzny przegub kulowy. Także nie powinno się tego stosować, tylko płaski klucz. Tutaj na listwie magownicy jest miejsce na płaski klucz w rozmiarze 26 mm albo takiego Francuza. Trzeba sobie po prostu tutaj skontrować, bo inaczej się tego nie da odkręcić. Trzeba kontrować, jednocześnie tu jeszcze odkręciłem cztery kolejne śrubki osłony skrzyni biegów, bo to przeszkadzała. Wykręcanie jest w tą stronę. Czyli trzeba ciągnąć do tyłu. I w tą samą stronę się wykręca, tak jakby wykręcać końcówkę drążka. Czyli wykręca się w tą stronę drążek. Czyli ma jest nałożony klucz tak, trzeba do tyłu auta pchać nakrętkę drążka, żeby ją wykręcić. Jeżeli drążek i tak będzie wymieniany, to do jego odkręcenia można użyć takiego klucza żaby, jaki ja używam tutaj. Ściska on nakrętkę drążka i pojawia się ryzyko uszkodzenia przegubu kulowego drążka. Tutaj jest pokazane odkręcanie od strony kierowcy. Najpierw drążek poluzowany z kluczem, a później odkręcany ręką. Drążka od maglownicy nie wolno odkręcać jednym kluczem bez skontrowania maglownicy drugim kluczem, bo się uszkodzi. Również nie wolno łapać zębatki maglownicy żabą, bo zrobią się na niej zadziory, które mogą uszkodzić uszczelniacze magla. Więc przed tą wymianą warto przygotować się i kupić odpowiednie płaskie klucze. Luz na maglownicy, żeby sprawdzić, to procedura jest taka, że to wydawało się, że tutaj jest luz na tej listwie, ale żeby sprawdzić luz na maglownicy, to silnik musi być odpalony i koła muszą spoczywać na asfalcie całym swoim ciężarem auta. Taka jest procedura sprawdzania luzu na maglownicy według ZF-a. Także nie można teraz tego sprawdzić, bo koło jest zdjęte. Niby tu się jest jakiś luz, ale to nie jest metoda na sprawdzenie przy zdjętym kole. Ten luz na tym starym drążku też jest wyczuwalny tak w rękach tutaj, ruszając tym wszystkim. Czuć, jak tutaj się rusza.
drążki kierownicze i końcówki drążków kierowniczych wymienia się parami, a po wymianie należy precyzyjnie ustawić zbieżność kół w warsztacie. Jednak podczas wymiany można spróbować chociaż przybliżyć się do prawidłowej zbieżności kół. W tym celu należy ustawić sobie taką samą długość nowego drążka i końcówki, jaka była na starych elementach. Trzeba też dbać o czystość, aby nic nie wpadło do środka tej gumowej osłonki, bo ten brud może potem powodować niszczenie uszczelniaczy na maglownicy. Jakakolwiek dziura w tej maszecie kwalifikuje ją do wymiany. Jeżeli komuś się uda odkręcić końcówkę drążka, to trzeba policzyć ilość obrotów, ile obrotów potrzeba do wykręcenia końcówki, potem wkręcić na taką samą ilość obrotów do nowego drążka i może wtedy uda się ustawić taką samą długość. Można sobie też tak postawić sobie na ziemi i sprawdzać tutaj wysokość. Kiedy ta długość jest mniej więcej ustawiona, taka sama jak tego starego końcówki drążka, to sobie trzeba zblokować kluczem płaskim 22 mm i kręcić tylko wyłącznie tą nakrętką, tak żeby się nie ruszała końcówka. Przy okazji wymiany drążków kierowniczych polecam też wyczyścić listwę zębatą maglownicy i ją nasmarować smarem. Ja tutaj używam gęstego towotu. Ta listwa jest wymienna. Listwy w maglownicach w 20-letnich E60 będą stukać i wymagać wymiany. Można pomyłkowo zdiagnozować luz na drążku, kiedy w rzeczywistości luz jest już na listwie maglownicy. Przykręcanie drążka kierowniczego do listwy maglownicy. Ta nakrętka drążka to może być 38 mm, jak było u mnie, ale mogą być też nakrętki 36 mm. Żeby przykręcić drążek do listwy zębatej maglownicy, trzeba użyć albo dwóch płaskich kluczy, albo jednego płaskiego i klucza do drążków. Nie wolno skręcać nowego drążka kluczem, który będzie ściskał nakrętkę drążka i nie wolno również robić zadziorów na listwie kluczem, który ma ostre zęby. Nakładając końcówkę drążka kierowniczego na zwrotnicę, trzeba sobie tą zwrotnicę po prostu ręcznie poprzestawiać, poustawiać tak, żeby ta końcówka tam naszła, weszła w to sobie gniazdo. Jeżeli gwint zacznie kręcić się razem z nakrętką, to można sobie skontrować tam toksem T40 albo podłożyć pod końcówkę lewarek, wtedy wywrzeć nacisk i to powinno zblokować gwint. Po wymianie tego drążka tutaj momentalnie zapaliła się kontrolka DSC, także trzeba teraz wyzerować czujnik kąta skrętu kierownicy. I też kierownica jest skręcona w prawo, pomimo tego, że jedziecie prosto. Że trzeba ustawić tam zawieszenie w warsztacie, zbieżność ustawić i dopiero potem wyzerować czujnik kąta skrętu kierownicy. Jeżeli się nie ustawi zbieżności, to wtedy będzie zcinać opony, będzie niszczyć szybko opony, także tu nie ma żadnej oszczędności, trzeba to zrobić. Zakładając, że ktoś ma daleki termin wizyty w warsztacie, a musi dojeżdżać do pracy samochodem, to może sobie też lekko samemu skorygować tą odległość drążka od końcówki. Taką korektę najlepiej zrobić sobie na kanale lub wjeżdżając przednimi kołami na jakieś podwyższenie. I trzeba sobie tutaj najpierw poluzować tą nakrętkę. Luzuje się ją ciągnąc klucz do siebie. Tutaj jest 24 mm. W pierwszej fazie może przekręcić sam drążek, tak jak teraz. I teraz trzeba tą nakrętkę dać do siebie. Poluzowana, czyli ciągnie się klucz tak, w stronę kierowcy. Jest poluzowana nakrętka i w tej chwili można kręcić tutaj jest 15 mm. Żeby teraz zmniejszyć odległość tutaj stąd dotąd, czyli między drążkiem a końcówką drążka, to trzeba tak jakby tą końcówkę drążka wkręcić na drążek, czyli żeby wkręcić końcówkę na drążek, to kręcąc drążkiem trzeba go kręcić
można zrobić na początek. Jeszcze się nie przekręcił, bo widać, że przekręciła się też cała końcówka. Trzeba na to zwracać uwagę. Teraz też. Dopiero teraz się przekręcił i można sobie zrobić na przykład dwa takie pociągnięcia na 1/4 obrotu. Następnie odbyć jadę testową, zobaczyć, czy trochę jest lepiej. Jeżeli nie, to jeszcze można dać jedno takie pociągnięcie. Jeżeli za bardzo się przestawiło, to można dać koła w lewo, czyli zwiększyć odległość. Żeby zwiększyć odległość, to trzeba w tą stronę. Teraz oczywiście trzeba tą nakrętkę z prostym skontrować, czyli ją wkręcić mocniej. Na tą stronę. I teraz można odwieźć jazdę testową, zobaczyć, czy coś to pomogło. Na koniec filmu o wymianie drążka kierowniczego. Tutaj jeszcze wrzuciłem linki do filmów tematycznie związanych z układem kierowniczym, czyli na temat maglownicy, luzu maglownicy, wymiany. Na zakończenie, jeżeli ktoś źle skręci tutaj przekładnię kierowniczą do maglownicy, czy nie nałoży tutaj tej przekładni na cały wieloklin maglownicy, to będzie taki luz. Ta przekładnia musi nałożyć tutaj na tą część wieloklinu, które teraz wystawię. To będzie przyczyną tutaj luzu na przekładni.